Miałeś chwilę zwątpienia? Tak, 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 tak. I to było po pierwszej edycji Mam Talent, ale tego nikt nie wie, wiesz? Tego nikt nie wie. To było coś takiego, że był pierwszy, ja byłem w drugiej edycji, doszedłem tam wysoko do półfinału i po tym programie, znaczy po tym dostałem dość mocno kopa takiego do przodu, jeżeli chodzi o marketing. Natomiast ja byłem już w pierwszej edycji, dostałem informację chyba od produkcji, że jest taki taki casting i myślę, dobra, no to trzeba próbować. Trzeba próbować, ile wlezie. Przeszedłem pierwszy casting i dostałem się na ten casting jurorski, tak? Chyba w Katowicach. No i wyobraź sobie, że po 30 sekundach, nawet nie było 30 sekund, chyba 20 sekundach dostałem 3 guziki na nie. Nie zdążyłem właściwie nic zaprezentować i powiedziano, że mu zrobiłem, nie wiem, 1-2 triki. Powiedziano, że no nie, no jednak to, co robię, to się nie nadaje do tego programu. Wiesz, stoisz tam, nie wiem, ćwiczysz układ 2-3 miesiące, stoisz 2 dni w kolejce, bo tam trzeba mocno wyczekać. I myślę, kurde, co jest? To co, to co robię nie ma sensu? Ktoś mówi, że sorry, no nie masz prawa, cała twoja pasja jest bez sensu? I był taki moment, że faktycznie tydzień odłożyłem piłkę na bok, musiałem wszystko przemyśleć na spokojnie, ale zaraz tydzień później wróciłem z dwojoną siłą i powiedziałem, że za tydzień wrócę i im dokopię. I się okazało, że nagle, w przyszłym roku nagle wszyscy byli na tak. Jak to się stało? To byli ci sami jurorzy? Tak, ci sami. Znaczy ja bardzo szanuję ich decyzję, bo szczerze mówiąc jestem bardzo teraz szczęśliwy, że nie udało mi się dostać pierwszej edycji, a w drugiej, bo wiem, że wtedy między pierwszym a drugim, między tym jednym, w ciągu tego jednego roku zrobiłem olbrzymi progres, jeżeli chodzi o występy takie stricte bardziej artystyczne, które są podatne na widownię.